Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj sałatka jarzynowa domowa. Zapraszam na film. Życzę smacznego, miłego oglądania. Składniki na wyśmienitą sałatkę jarzynową. Około 200 g pietruszki korzenia. 300 g marchewki. Z tym, że jedną marchewkę zostawię do dekoracji. Około 300 g ziemniaków. 200 g selera. Jedno jabłko. Jedna mała cebulka, 200-300 gram ogórków, w zależności jakie ogórki, jak są duże, twardą skórą, to musimy obrać, czyli musimy więcej troszkę ogórków zarezerwować sobie do sałatki. Około 200 gram groszku zielonego, najlepszy jest mrożony, 4 jaja, najlepszy domowy majonez. Do dekoracji lub do sałatki możemy dać także kolorową paprykę. I do smaku pieprz czarny, pieprz biały i sól. Nie podaję ilości, gdyż ilość zależy od tak, groszek zielony musimy obgotować, żeby był miękki i mrożony. Jaja gotujemy na twardo. Ogórki obieramy, jeżeli są za duże, mają twardą skórkę. No i nasze warzywa też gotujemy w łupinkach, w skorupkach. Jak to mówią, w skórkach. I musimy je teraz wszystkie elegancko czyściutko poobierać. Ziemniaczki też ubieramy ze skórki. Fajnie skórka, schodzi ziemniaczka. Lubię jak tak schodzi skórka, ziemniaczka. Z takiego lekko ciepłego ziemniaczka fajnie skórka schodzi. Warzywa mamy już obrane, idziemy omyć rączki i będziemy kroić drobną kosteczkę. Jajeczka obstukujemy i obieramy ze skorupek. Kroimy jajeczka w kostkę. Wrzucamy do miski. Następnie kroimy ogórki. Wrzucamy pokrojone ogórki. Pokroimy teraz marchewkę. Pokrojoną marchewkę wrzucamy do miseczki. Kroimy teraz selera. Wrzucamy kroionego selera do miseczki. Kroimy teraz pietruszkę. Kroimy teraz ziemniaczki. Musimy teraz wyjść, umyć sobie rączki. Obieramy jabłuszko. I kroimy jabłuszko. Wrzucamy pokrojone jabłuszka do miseczki. Jak ktoś lubi, możemy sobie wkroić cebulkę. Też kroimy ją w drobną kosteczkę. I tak. I ja daję do cebulkę do jabłuszka. Daję łyżkę majonezu. Mieszam z jabłkiem i odstawiam na drugi dzień. Rano mieszam całość. Można w ten sam dzień też wymieszać. Naszą gotową sałatkę krojoną możemy w ten sam dzień dać przyprawy. Troszkę soli. Pieprzu białego lub czarnego i oczywiście najlepiej dać własny domowy majonez. Zawsze domowy
lepszy jak w sklepowej. I całość sałatki mieszamy. Wymieszana, kołujemy. Porcjujemy sobie albo wieloporcjowo, albo jednoporcjowo sałatkę naszą. Wymieszana sałatka jarzynowa. Gotową sałatkę wykładamy na półmisek. Szprycujemy, olewamy sobie majonezem. Wycinamy jakieś fantazyjne nasze dekoracje i dekorujemy sobie. Nasza gotowa, domowa sałatka jarzynowa. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę smacznego, miłego gotowania i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.